W tym filmie chciałbym omówić jeszcze kilka spraw związanych z asymptotami ukośnymi, a także wyjaśnić pewne dosyć często spotykane nieporozumienia. Więc tak, zaczynamy od, prawda, ten rysunek tutaj. To jest podstawowy rysunek, który ilustruje, co powinniśmy mieć w głowie, jak słyszymy słowo asymptota ukośna. No jest to pewna prosta, do której wykres funkcji zbliża się, jak rośnie x, prawda? Może być asymptota w plus nieskończoności lub w minus nieskończoności. I tu przypomnę precyzyjną definicję, że prosta y równa mx plus n jest asymptotą ukośną wykresu funkcji f od x w plus nieskończoności, no jeżeli właśnie ta granica jest równa 0, tak? Czyli to jest precyzyjne wyrażenie tego faktu, że wykres funkcji, wartości funkcji zbliżają się do tej prostej, do wartości funkcji liniowej, czyli wykres funkcji zbliża się tutaj do tej prostej. To jest asymptota w plus nieskończoności. No a w minus nieskończoności jest podobnie, tylko że liczymy granicę w minus nieskończoności. O, tutaj przepraszam, jest pewien błąd, który od razu poprawię. Tu oczywiście powinno być plus, prawda? Mx plus n. To jest ta sama funkcja liniowa, tylko liczymy granicę w minus nieskończoności. No i też mówiliśmy o wzorach, prawda? Z tego faktu wynikają takie wzory na współczynnik kierunkowy i na wyraz wolny tej prostej, prawda? Czyli najpierw sprawdzamy, czy istnieje kandydat na współczynnik kierunkowy. Mając współczynnik kierunkowy, również musi istnieć ta granica, mamy wyraz wolny. Teraz pierwszą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest no, dosyć taki oczywisty fakt, o którym czasem się zapomina. Mianowicie, że asymptoty poziome to szczególne asymptoty ukośne. Prawda? Czasem mówi się, że funkcja ma asymptotę poziomą w nieskończoności, no jeżeli granica f od x, powiedzmy w plus nieskończoności, przy x dążącym do nieskończoności równa się, no nazwijmy to n, prawda? Wtedy mówimy, że funkcja ma asymptotę poziomą w nieskończoności. No ale oczywiście funkcja stała jest szczególnym przykładem funkcji liniowej, więc jeżeli taka granica jest równa, jeżeli granica funkcji w nieskończoności jest n, to oczywiście granica f od x przez x przy x dążącym do nieskończoności jest 0. Czyli wobec tego po prostu prosta pozioma, ten współczynnik kierunkowy tej prostej wychodzi 0, no i wtedy, prawda, sprawdzamy, jeżeli jest 0, no to funkcja ma asymptotę poziomą, no jeżeli istnieje ta granica, wtedy nie ma tutaj tego mx, no bo m jest 0. Czyli jakby jest stratą czasu badanie najpierw, czy istnieją asymptoty poziome, a następnie badanie, czy istnieją asymptoty ukośne, dlatego że jak przystępujemy do badania asymptot ukośnych, no to albo nam wyjdzie a różny, ten, czy też a, czy m, ten współczynnik kierunkowy różny od zera, wtedy oczywiście funkcja nie ma asymptoty poziomej, ale może mieć asymptotę ukośną, lub też wyjdzie nam współczynnik kierunkowy prostej 0, no i wtedy funkcja może mieć asymptotę poziomą. Tak? Czyli to jest asymptoty poziome, to są szczególne przypadki asymptoty ukośnej. Drugim takim właśnie, to jest to nieporozumienie, z którym czasem możemy się spotkać, mianowicie takie twierdzenie. Wykres funkcji nie przecina asymptoty, a przynajmniej nie przecina jej dla dużych wartości argumentu. Prawda? To jest stwierdzenie nieprawdziwe. I tutaj zobaczmy następujący przykład. Powiedzmy, że mam funkcję f od x, która jest x plus sinus x przez x. Prawda? No to co? No to jasne jest, jeżeli liczę f od x przez x, no to jest 1 plus sinus x przez x kwadrat. No i ponieważ sinus ma wartości pomiędzy minus 1 a 1, więc jasne jest, że to dąży do jedynki przy x dążącym do plus lub minus nieskończoności. No i wobec tego teraz, czyli wygląda na to, że ta funkcja może mieć asymptotę ukośną, współczynnik kierunkowy jest 1. No i teraz jak policzymy f od x minus x, no to jest właśnie sinus x przez x i to dąży do zera znowuż przy x dążącym plus albo minus nieskończoności. Innymi słowy, y równe x to jest asymptota ukośna w plus nieskończoności i w minus nieskończoność. No i oczywiście to jest sinus x przez x, prawda? To jest na przemian dodatnie ujemne, prawda? Więc wykres funkcji przecina swoją asymptotę dowolnie daleko, prawda? Nieskończenie wiele razy.
No ten wykres tak oscyluje wokół, jakbyśmy próbowali naszkicować wykres tej funkcji, no to mniej więcej wyglądałoby tak, że mamy tę naszą asymptotę y równe x, no i wykres naszej funkcji, prawda, jakoś tam nie wnikając w to precyzyjnie, tutaj by cały czas coraz mniejszymi oscylacjami jakoś by tak wokół tej naszej asymptoty sobie oscylował, no zbliżając się do niej, jednak przecinając ją nieskończenie wiele razy. Więc to nie jest prawda, że wykres funkcji nie może przecinać asymptoty. Dobrze. Kolejną sprawą, którą chciałem tutaj jeszcze, o której chciałem powiedzieć, jest, czasem się mówi o takim wzmocnionym warunku na asymptoty, czyli to czasem się mówi o asymptotach gładkich. Asymptoty gładkie, czyli żąda się, aby ten, to są takie lepsze jakby asymptoty, aby nie tylko wartość się zbliżała do wartości funkcji liniowej, ale również kierunek. Czyli żąda się, aby granica pochodnej przy x dążącym, no powiedzmy do plus nieskończoności, żeby to był współczynnik kierunkowy mojej prostej. Czyli mam prostą mx plus n i żądam, aby, prawda, żeby istniała granica pochodnej. No i teraz jaki to ma związek z naszym poprzednim pojęciem asymptoty? Otóż jeżeli istnieje granica pochodnej, powiedzmy, że, prawda, no to tak, jak funkcja dąży do nieskończoności, no to twierdzenie de L'Hôpitala, prawda, mówi nam, że mogę policzyć iloraz pochodnych. No i iloraz pochodnych to jest właśnie f' od x. Ale twierdzenie de L'Hôpitala jest tylko w jedną stronę, czyli jeżeli istnieje granica pochodnej, to istnieje również granica f od x przez x i są sobie równe. Czyli rzeczywiście, jeżeli tak się zdarzy, czasem łatwiej jest użyć tego twierdzenia de L'Hôpitala. Czyli jeżeli istnieje granica pochodnej, to istnieje granica f od x przez x i to jest kandydat nasz na współczynnik kierunkowy naszej asymptoty. Tym niemniej trzeba pamiętać, że to jest tylko w jedną stronę i właśnie może istnieć ta granica, a nie istnieć ta granica. I teraz przykład, zobaczmy. Powiedzmy, że mam taką funkcję f od x równa się x plus sinus x do trzeciej przez x. No i podobnie, prawda, podobne argumenty jak poprzednio dla tej funkcji x plus sinus x przez x, to pokazują, że y równe x to jest asymptota w plus minus nieskończoności, ukośna. No znowuż jak podzielę f od x przez, to mam 1 plus sinus x do trzeciej przez x kwadrat, no i sinus jest ograniczony, niezależnie tutaj jaki jest argument, więc to będzie dążyło do zera i podobnie f od x minus x to jest sinus x do trzeciej przez x kwadrat, więc to dąży do zera. Więc to jest asymptota w tym naszym pierwotnym sensie, o którym mówimy, prawda, że to jest prosta taka, że różnica między wartościami funkcji a wartościami tej funkcji liniowej dąży do zera w nieskończoności. A jak jest z pochodną? Zobaczmy. No f' od x, no to jest tak, 1, no i teraz pochodna ilorazu, prawda? Czyli pochodna sinus do trzeciej to jest 3x kwadrat cosinus x do trzeciej, czyli to jest pochodna licznika razy mianownik minus, no sinus x do trzeciej, licznik razy pochodna mianownika to jest 1, no i podzielone przez x kwadrat. I co dostaniemy w ten sposób? W ten sposób dostajemy tak, 1 minus, na te dwie rzeczy najpierw napiszę, sinus x do trzeciej przez x kwadrat plus, no i co, tu mam 3x kwadrat razy x, to jest 3x do trzeciej przez x kwadrat, to jest 3x cosinus x do trzeciej. No i widzimy teraz, co się dzieje. No w nieskończoności tak, to jest 1, to ma granicę 0, ale to, no to nie ma granicy, nie tylko, że nie ma granicy, ale wręcz jest nieograniczone, prawda? Bo tutaj, czyli wartość bezwzględna tej pochodnej dąży do, no nie tyle dąży do nieskończoności, co to jest cały czas oscylujące, prawda? Bo to, ta oscyluje tak jak cosinus x do trzeciej, coraz szybciej zresztą, natomiast jeszcze rośnie amplituda,
Czyli co? Czyli jak to sobie możemy wyobrażać? Możemy sobie wyobrażać, że ta wprawdzie wartości naszej funkcji, spróbujmy naszkicować to, jak to mniej więcej jest, prawda? Wprawdzie wartości naszej funkcji zbliżają się do tej asymptoty, ale zbliżają się w sposób taki bardzo nie, prawda? Ona tak coraz, tak, taki drgawki, tak. Wprawdzie oscylacje są coraz mniejsze, prawda? Bo ta funkcja znowuż oscyluje wokół asymptoty, oscylacje, ale są coraz bardziej gwałtowne. Czyli tutaj pochodna nie ma granicy, prawda? Ten wykres jest taki, bardzo szybko zmienia swój kierunek, chociaż wartościami zbliża się do tej prostej y równe x. Czyli innymi słowy, to jest pewne asymptoty gładkie, to są takie troszkę lepsze asymptoty, prawda? Czyli żądamy, aby nie tylko wartości, ale również pochodna funkcji dążyła do, no, do współczynnika kierunkowego tej prostej. Dobrze. I ostatnia rzecz, o której warto pamiętać, to jest taka, że zarówno m, jak i n muszą istnieć. Oczywiście jasne jest z samej definicji, że ponieważ n jest zdefiniowane przy pomocy m, to znaczy musimy mieć n, żeby móc policzyć n z tego wzoru, no to oczywiście jak nie mamy m, to tym bardziej n nie potrafimy policzyć. To nie jasne jest. Natomiast może być tak, że m istnieje, a n nie. No i teraz przykład tej sytuacji. Warto też to mieć w głowie, pamiętać o tym. Powiedzmy, mamy taką funkcję f od x. To jest x plus logarytm x. No tam x dodane. No to co? F od x przez x to jest 1 plus logarytm x przez x i to dąży do jedynki przy x dążącym do plus nieskończoności. Aha, mówimy. No dobrze, czyli mamy kandydata na współczynnik kierunkowy naszej asymptoty. No dobrze, ale jeżeli policzymy f od x minus x, czyli szukamy kandydata na b, to jest logarytm x. I logarytm x przy x dążącym do plus nieskończoności dąży do plus nieskończoności, czyli nie istnieje b czy też n, prawda? Ten wyraz wolny, czyli w związku z tym to nie ma asymptoty. Nie ma asymptoty w plus nieskończoności. Prawda? No, zresztą pochodna, prawda? Czyli teraz jest taka sytuacja, że pochodna tej funkcji to jest 1 plus 1 przez x. No i ona oczywiście dąży do jedynki przy x dążącym do nieskończoności. Czyli jakby kierunek tej funkcji, jakby jej kierunek, no rzeczywiście dąży nam do jedynki, ale jednak różnica pomiędzy tą funkcją a funkcją liniową, no dąży do nieskończoności. Czyli ta funkcja nie ma asymptoty, mimo że istnieje kandydat na A. Czyli trzeba pamiętać, że zarówno A czy M, prawda, tak jak tutaj nazywałem to. Czyli obie te granice muszą być skończone. Prawda? Wtedy funkcja ma asymptotę, no w plus albo w minus nieskończoność.